kochani, jak wiecie, choruję, ale mimo wszystko zdecydowałam się na Was nagrać open box listopadowego shiny boxa. Będę troszeczkę mówiła przez nos, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jeżeli jesteście ciekawe, co znajduje się w listopadowym i jesiennym pudełku shiny boxa pod tytułem Miss Autumn, to zapraszam serdecznie do dalszego oglądania. Wyobraźcie sobie, że przez parę dni walczyłam z tym, oprócz choroby, walczyłam z tym, żeby nie odpakować tego pudełka. Wiecie, jak to jest? Zżera po prostu człowieka ciekawość, ale mówię nie, dopóki nie usiądę i nie nagram dla widzów shiny boxa, to absolutnie nie chcę wiedzieć, co tam jest w środku. Bo wiecie, to też dla mnie jest taka frajda, że odpakowuję sobie to, jak wiecie, jak dziecko prezent. Także tak, właśnie, odpakowujemy pudełko o tytule Pani Jesień. Ja co prawda nie wyglądam jak Pani Jesień, ponieważ nie poddaję się aurze. Jestem kolorowa, jestem różowo-kwiatowa, więc jestem Panią Wiosną, jak już. Ale omówimy sobie, co Pani Jesień ma w środku. Wyciągam karteczkę, która tutaj ma zagięty różek i ją na razie odkładam na bok. Tutaj jak zawsze w Shiny Boxie znajdziecie jakieś zniżki albo jakieś bony, tego typu rzeczy na jakieś określone sprzęty, że tak powiem, produkty. I dla dowodu, że nie widziałam w środku, to pokażę Wam, że ta naklejka nie jest rozerwana i rozerwę ją właśnie teraz. I mamy tutaj, tak to wygląda. I pierwsza rzecz, która mi wpada w ręce, to oczywiście jest coś, co fajnie wygląda. I jest to chyba jakieś mydełko, tak mi się wydaje. To jest takie dość miękkie. I wiecie co? To jest takie miękkie, że to by się chciało chyba zjeść. Jakoś specjalnie nie pachnie, bardziej chyba ta folia pachnie. Jest to mydło Enclar i ja już od razu będę czytała, o co chodzi. Jest to produkt pełnowymiarowy, kosztuje 28 zł. Jest to mydło naturalne marki Enclar, które jest wykonywane tylko i wyłącznie na bazie naturalnych roślin, olejów, maseł, które pochodzą z upraw ekologicznych. No wiecie, takiego sprzętu z natury nigdy nie jest za wiele, więc na pewno wypróbuję, aczkolwiek tak mi się podoba design tego mydełka, że chyba szkoda będzie mi je rozpakować. Kolejna rzecz, która wpada mi w ręce, jest to coś z pompką i już widzę, że jest to regenerujące serum All For You z wyciągiem z Evodia Ruta e Carpa. Przepraszam, jeżeli coś źle przeczytałam. I jest to, już Wam też mówię, jest to również produkt pełnowymiarowy, jest to premiera tego produktu, jest to również firma Enclar. Ten produkt w takim pełnym wymiarze 30 ml kosztuje 79 zł. Jest stworzony dla osób prowadzących aktywny tryb życia, pracujących w zamkniętych pomieszczeniach. Nadaje się do zastosowania po imprezowej nocy, odświeża, regeneruje i pobudza skórę. Myślę, że chyba każdy z nas potrzebuje od czasu do czasu takiego serum, więc z całą pewnością wytestuję. Kolejny produkt. Jest to produkt z firmy Norel. Ta firma już się pojawiła kiedyś w Shiny Boxie. Norel Dr. Wilsch. I tu jest krem rozjaśniający, wygładzający z kwasem migdałowym. I tutaj też wydaje mi się, że chyba jest to, nie jest to tym razem produkt pełnowymiarowy, ale produkt ten ma 25 ml, jednak w pełnym wymiarze kosztuje 80 zł i jest w nim 50 ml, czyli jeszcze raz tyle. I ten krem jest kremem na noc, o jedwabistej konsystencji, świeżym zapachu, dla każdego rodzaju cery, dla cery w każdym wieku. Ma nawilżać, złuszczać, wygładzać nierówności skóry, rozjaśniać przebarwienia, ujednolicać koloryt cery i zapewniać świetlistość oraz młody wygląd. Wiecie co, no same takie, no jakoś się szczególnie nie pachnie, ale same takie obiecanki, że po prostu no nic, tylko spróbować, więc również pewnie w swojej, że tak powiem, kolejce będzie wytestowany. Następna rzecz, tak mówiłam, dzisiaj jedziemy z tym koksem, słuchajcie, szybko, bo wiecie, głos mogę stracić w każdej chwili, już tracę. Więc następna rzecz jest to Delia Cosmetics Good Food, czyli krem do stóp w 100 ml. Także myślę, że to jest pełnowymiarowy chyba produkt. Tak, pełnowymiarowy produkt. Produkt z Delii, jest to produkt polski, więc bardzo fajnie. I te produkty oprócz tego, że są polskie i oprócz tego, że są w dużych pojemnościach, to są jeszcze tanie. Więc ten produkt w pełnej właśnie takiej pojemności, jaką widzicie, 100 ml kosztuje 7 zł, więc umówmy się, no jak za darmo. Jest to w szczególności przeznaczone właśnie dla osób, które mają problem z potliwością stóp. Ja takiego problemu w sumie nie mam, ja bardziej mam problem z tym, że mam wiecznie zimne kończyny i dłonie i stopy. No ale może, nie wiem, na lato na przykład, kiedy wiecie, jednak jakby nie było, to wszystkie części ciała po prostu się pocą jak oszalałe,
to może wtedy właśnie wypróbuję, więc sobie poczekam. Ale bardzo fajnie, że taki właśnie duży produkt i bardzo fajnie, że polskiej firmy. Kolejne trzy rzeczy. Tutaj mamy bardzo dużo kremów, słuchajcie, w tym miesiącu. Jest to krem z AA. Jest to kremowy żel do mycia ciała. Jest to taka bardziej próbka, ponieważ ma 40 ml. Oj, przepraszam, coś pomyliłam. Ja mamy tutaj trzy produkty z AA, więc pomyliłam. Kremowy żel do mycia ciała mamy tutaj i on jest również właśnie w wersji takiego testera, takiej próbki, ma 40 ml. Za całość, za pełen wymiar, czyli 250 ml takiego produktu zapłacimy 10 zł, więc też bardzo fajnie, że jest taka niska cena. Produkty z AA są ogólnie bardzo fajne. Ja właśnie mam suchą skórę i dostałam też produkt do skóry bardzo suchej, więc na pewno też spróbuję, bo takich rzeczy próbuję bardzo chętnie. Jak ktoś ma suchą skórę, to wie, dlaczego nigdy się nie odmawia testowania produktu do suchej skóry, bo być może znajdzie się jeszcze coś lepszego, co jeszcze bardziej ukoi nam tą naszą właśnie suchą skórę. Kolejny produkt z AA, bo tak jak mówiłam, one są w ogóle trzy, to są takie, rozumiecie, trojaczki w tym Shiny Boxie. Więc zaraz za tym kremowym żelem do ciała jest multi balsam do pielęgnacji ciała. I to wszystko, tak jak mówię, są takie wersje testowe. Ten balsam akurat kosztuje za pełny wymiar 250 ml 13 zł. Też jest bardzo tani i on właśnie ma mieć niby piękny, zmysłowy zapach i olejki, które są bardzo fajnie pielęgnujące i nawilżające właśnie też suchą skórę. No taki w miarę zapach jest w miarę fajny. Kojarzy mi się z jakimś perfumem, ale nie pamiętam z jakim. I ostatnia rzecz właśnie z AA to jest serum do rąk. Serum do rąk aktywnie regenerujące, również ma olejek arganowy i jeszcze ma olejek Inca Inchi. Nie słyszałam o nim nigdy wcześniej. I również ten produkt jest przeznaczony do skóry bardzo suchej, więc bardzo fajnie. I ten krem w pełnej gramaturze 75 ml, bo tutaj ma 30, 75 ml, kosztuje 11 zł. I on jest jedwabisty i również przez to, że zawiera w sobie olejki, to ma właśnie odżywiać i regenerować naszą skórę. Więc tutaj mamy produkty z AA i to były ostatnie produkty w tym pudełku. Także w tym miesiącu mieliśmy bardzo dużo produktów pełnowymiarowych, więc bardzo fajnie, przemawia to na ogromny plus. Dajcie znać, czy miałyście do czynienia z którymiś z tych produktów, bo ja miałam chyba do czynienia z jednym z tych kremów, właśnie chyba z tym kremem doktora Wilsha, ponieważ kiedyś już był właśnie w Shiny Boxie, ale generalnie żadnego z tych produktów nigdy na własną rękę nie kupowałam. Natomiast jeżeli chodzi o tą firmę taką przewodnią, czyli tą firmę Enclar, czy Enclare, to nigdy wcześniej jej nie widziałam i nigdy wcześniej o niej nie słyszałam, więc śmiem przypuszczać, że być może właśnie to jest premiera, tak jak tutaj było opisane i być może właśnie ta firma wchodzi dopiero na polski rynek, więc bardzo chętnie ja wytestuję te produkty, a wy dajcie znać, czy właśnie miałyście do czynienia z którymiś z tych produktów, które tutaj dzisiaj były pokazywane. Kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, bardzo się cieszę, że nie straciłam głosu w tych kilka minut, kiedy do Was przemawiałam. Bardzo się cieszę, że miałam taką sposobność, że mogłam Wam się pokazać, że mogłam do Was pogadać, bo się za tym niesamowicie stęskniłam. I też wiem, że Wy lubicie właśnie open boxy, shiny boxowe, więc mam nadzieję, że odcinek ten będzie się cieszył Waszą oglądalnością. Dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Trzymajcie się, buziaki, pa!